gołębie, opale, tygrysy, fabry Roberta Henkel. Tu właśnie widzimy jedną z moich par narodowych. Właśnie mamy samiczkę, samczyka, które właśnie siedzą sobie na młodych. Tu mamy następną parę tygrysa, razy opala, oświetle złote. Tu mamy też opale, które właśnie czekają. Czekają po prostu, żeby te gołąbeczki wziąć i puścić w pary. Następnego mamy tu opala pani Robert Henkel. Następną samicę opali. Następne moje opale. Czekają to wszystko gołąbki zapuszczone w pary. Po prostu. To mamy moje te młode. Mamy też właśnie te moje dwukolorową samicę Dynia Horemansa. Tu mamy gołębie z klasu, samczyk rozpłodowy i samiczka. To właśnie dwa młode, to są właśnie po tej parze. Tych gołąbeczków. Tu mamy oczywiście mojego Horemansa z moją Barceloną, linia Faber. Młody właśnie się zdążył kolega przed wysyłką wziąć do Niemiec. Jednego zostawiłem sobie tutaj. Dwa są podłożone gdzie indziej. Tutaj. Następne moje opale. Też gdzie indziej jeden młody jest podłożony. Też takie wychodzą inne. Tu mamy samczyka. Tu mamy samiczkę. Pokaż się mój malutki. No chodź, no chodź mój mały, no chodź. Ja wiem, że bronisz, bronisz tak. Bronisz, no ja wiem, ja wiem. Także tutaj tych młodych wszędzie jest. Tutaj widzimy na tym parkę tygrysów. Ja moje złote pary. Tu mamy młotka, który sobie leży akurat. Tu mamy następne opale. Tutaj mamy w brązowych pasach. Ciężko uzyskać właśnie takie typowo fajne kolory jest u tych gołębi. Tu mamy na przykład syna tego mojego Horemansa ze samicą. Tu są dwa młodziaczki. Oczywiście. Dużo kolegów się pyta właśnie, jak to łączy te gołębie, że takie wychodzą też nietypowe, fajne kolory. Tu nawet dałem na pesjoma, dałem na gołąbka opala. Mam już kilka przepięknych młodych tych gołąbków. No pokaż, że się pokaż. No ja wiem, tu jesteś ładny samczyk, ładny. Piękne budowy, mocne, śliczne te gołębie są. Pokrzyżowałem te gołąbeczki różnie. Tutaj. O, tutaj widzicie koledę. Mamy te właśnie. Opale, tak. I ciężko uzyskać coś taki do fajny kolor na przykład. U tych gołąbków jest. Wielu kolegów chciałoby, żeby od razu takie były gołębie. No jest ciężko. Jest ciężko koledzy, dlatego że ja sam tutaj też chciałbym się dowiedzieć o niektórych gołębiach, jak to poparzyć, żeby takie wyszły nietypowe kolory. Ale jest ciężko. Chodźcie moje malutki. Widzicie, tylko wezmę, otworzę
Od razu wychodzą, no chodź, chodź, no kolanko, no chodź. No na nóżkę, no wychodź, no chodź, idź, no chodź, no chodź. Hop. No tak. Młodziaczki wyskakują od razu, chodź. Mam rękę, to ze mną sobie po ręce chodziły, po głowie. Podrapałem je ostatnio po czole. Rozrabiają, chodźcie, no chodźcie, chodźcie. Moje pociechy, tak? Moje malutkie, takie, takie. Cieszymy się tymi gąbkami. Rozrabiają. Ojej, no chodźcie, to ja wiem. Uczą się latać. No tak, chodźcie, moje malutkie, chodźcie. Chodź, 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 mój malutki, chodź. No i ja wiem, że to robisz. Także pozdrawiam koleżanki, kolegów. Tu demonstruję jeszcze w tej dobie koronawirusa. Koledzy, nie zajmujmy się. Jakoś to przetrwamy. To dziadostwo, które nas wszędzie spotkało, trochę jest problem z wysyłkami, gębiami, z lotami oczywiście. To są problemy. Ale no jakoś trzeba jakoś pomalutku to zwalczyć. Jak sobie widzicie, fruwają te moje pupilki. Tu mam gąbki, które są przygotowane właśnie już pod lęgi następne. Przyparowywuję te gąbki. Wielu z was właśnie pyta się, żeby to takie fajne kolory wyszły. Ciężko jest, naprawdę jest ciężko, żeby taki fajny kolor wyszedł do tych gołębi. Także pozdrawiam, życzę sezonu 2020 udanego wszystkim kolegom, oczywiście o ile loty się odbędą. No i co? Drówka, uważajcie koledzy, koleżanki na siebie, aby nas nie dopadło to dziadostwo. Pozdrawiam z hodowli Robert Henkel. Dobry lot, drówka koledzy, koleżanki.